Cześć, witaj. Pod pojęciem złamania łokcia najczęściej rozumiemy złamanie wyrostka łokciowego, kości łokciowej, ale złamanie łokcia to także może być złamanie głowy kości promieniowej czy któregoś z nadkłykci kości ramiennej, czyli kości, które także budują nam staw łokciowy. Co jeśli złamiemy któryś z tych elementów? Oczywiście czeka nas odpowiednia ilość unieruchomienia, czasem także zabieg operacyjny, który pozwoli nam ustabilizować te fragmenty kostne. Ale to jest osobny temat, bo w tym materiale chcę Wam pokazać, co powinniście zrobić po takim zabiegu, jakie ćwiczenia warto wdrożyć. I oczywiście te rzeczy nie zastąpią nam jakby regularnej fizjoterapii. Ćwiczenia także powinny być wykonywane jeśli mamy już jakby zezwolenie na pewne obciążenie fizyczne, które dostajemy od lekarza, który może to stwierdzić na podstawie chociażby badań obrazowych, na podstawie badania, które przeprowadza fizjoterapeuta. Więc tutaj tych rzeczy nie powinniśmy pominąć, ale jeśli mamy zielone światło do obciążeń naszego stawu łokciowego, to te kilka rzeczy, które Wam pokażę, warto wykonać. Oczywiście, szczególnie w początkowym etapie, czyli powiedzmy te pierwsze 2-3 tygodnie po ściągnięciu unieruchomienia, nie powinniśmy wchodzić w jakiś bardzo duży ból. Ten ból zawsze powinien być akceptowalny i nigdy nie powinien gdzieś nam promieniować, powodować czegoś, jakiegoś niepokojącego, innego wrażenia. Ok, od czego powinniśmy sobie zacząć? Możemy oczywiście zacząć od najprostszej rzeczy, jaką jest zginanie i prostowanie łokcia. Ale żeby zrobić coś więcej, to możemy ten ruch połączyć z wykonywaniem pronacji i supinacji, czyli ruchu przedramienia. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ ten ruch także odbywa się w obszarze kości promieniowej, która względem kości łokciowej rotuje się. Więc wykonując supinację i pronację, także uruchamiamy to połączenie pomiędzy głową kości promieniowej a kością łokciową, więc warto, aby ten ruch połączyć. Możemy połączyć zgięcie z wykonaniem supinacji, czyli jakby nasza ręka zbliżała się do ramienia, albo połączyć zgięcie z ruchem pronacji, czyli jakby powierzchnia dłoniowa była skierowana do przodu. I warto to raz na kilka powtórzeń zamienić. Oczywiście wykonujemy ćwiczenie w możliwym zakresie, bez wchodzenia w jakiś wyraźny zakres bólu. Kolejnym jakby stopniem mobilizacji naszego stawu łokciowego będzie wykonanie takiej mobilizacji bardzo prostej przy ścianie. Wykonuję zgięcie, mogę lekko przenieść mój ciężar ciała na ścianę, wtedy będzie mi nieco łatwiej szczególnie przejść w ten nowy zakres ruchu i potem powoli wychodzę do pozycji wyjściowej. Na początku warto podpierać się za pomocą obu rąk, potem możemy spróbować wykonać to, podpierając się tylko naszą ręką, która jest po urazie. Czym odsuniemy nasze nogi dalej, tym będziemy się wiadomo bardziej zbliżać do sytuacji, jakbyśmy chcieli wykonać pompkę na jednej ręce. Będziemy bardziej przenosić ciężar ciała na naszą rękę, co będziemy mogli oczywiście zastosować w późniejszym etapie, jeśli to ćwiczenie będzie dla nas już po prostu za łatwe. Ok, kolejna rzecz. W kolejnej rzeczy także będziemy zginać i prostować łokieć, ale połączymy go z innym z ruchem także w innych stawach, ponieważ wykonamy sobie, możemy rękę skierujemy do odwiedzenia i ruch, który wykonujemy, to jest coś takiego. Zginam nadgarstek, mobilizuję także mięśnie zginacze przed ramienie i zginam staw łokciowy. Następnie wracam do sytuacji odwrotnej. Prostuję nadgarstek, prostuję staw łokciowy. Mogę zmienić ustawienie stawu ramiennego, mogę dać mu jeszcze więcej odwiedzenia, w zależności od tego, w jakim stanie jest mój staw ramienny. I potem zmierzam ponownie do tego ustawienia. Tu. I tu. Tu. I tu. Następnie możemy wykonać także ćwiczenie, które będzie poniekąd podobne do tego poprzedniego, czyli z tego ustawienia idę do takiego ruchu. Jakbym chciał gdzieś przed ramieniem dotknąć mojego czoła i wracam do pełnego wyprostu. Idę stąd i wracam do pełnego wyprostu.
To także możemy wykonać czasem z jakimś niedużym obciążeniem. Nawet jakaś półlitrowa butelka wody także będzie tutaj pomocna, żebyśmy nieco, nieco bardziej obciążyli nasze mięśnie. Kolejnym ustawieniem, ja oczywiście to pokazuję w pozycji stojącej, ale możemy te ćwiczenia także wykonać po prostu leżąc na plecach. Kolejnym ustawieniem, kolejną rzeczą do wykonania będzie wykonanie tak zwanego pchnięcia łokciowego, czyli ustawiam się w ten sposób i wykonuję taki ruch. Idę do pełnego wyprostu, mogę nawet troszeczkę zmobilizować jeszcze łopatkę do wysunięcia i tu wracam do pełnego zgięcia. Mogę zrobić to do boku, mogę zrobić to na wprost. Czy możemy to zrobić z obciążeniem? Oczywiście możemy także zrobić to z taśmą, która będzie przywiązana zarówno z przodu, będziemy wtedy mieć opór jakby do przyciągnięcia, albo z tyłu, wtedy opór będziemy kierować do przodu. Ostatnie ćwiczenie także możemy wykonać w pozycji stojącej albo w pozycji leżącej. Stopniowo możemy także dokładać tutaj pewne obciążenie. Będzie wyglądać ono następująco. Zaczynamy od możliwie maksymalnego wyprostu naszego stawu łokciowego. Wykonujemy jego zgięcie i kierujemy naszą rękę do wyprostu, czy jakbyśmy chcieli sięgnąć do sufitu. Wracam do zgięcia i wracam do wyprostu. Jeszcze raz idę do zgięcia łokcia. Bum. Prostuję mój staw ramienny, prostuję staw łokciowy. Wracam tu do zgięcia i wracam do wyprostu. Te ćwiczenia najlepiej szczególnie na początku wykonywać w jakichś krótkich seriach, powiedzmy 4 razy dziennie po około 15 minut, stopniowo zwiększając sobie obciążenie. Pamiętajcie o tym, że tutaj naprawdę ważna jest ta kontrola, szczególnie jeśli jesteśmy po jakimś złamaniu wieloodłamowym, mamy mnóstwo jakichś elementów metalowych. Może być tak, że nieraz pewien element metalowy będzie nam ograniczał gdzieś tam osiągnięcie maksymalnego zakresu ruchu. Jeśli odczuwamy jakiś twardy opór, nawet jeśli jesteśmy w jakimś dalszym etapie rehabilitacji, ale odczuwam twardy opór do zgięcia, do wyprostu, nie jestem w żadnym stanie na siłę gdzieś tam tego przycisnąć, to zostawmy to. To powinno ulec sprawdzeniu, kontroli. Tyle w tym materiale. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.